Państwu, witam na konferencji pomeczowej po meczu Gry Wejherowo GKS Jastrzębie. Mecz przed chwilą zakończony, wynikiem 0-2 dla gości. O zabranie głosu proszę trenera gości, pana Jarosława Skorbacza. Troszeczkę ciężko tutaj było dzisiaj dojechać, ale warto było, bo naprawdę stadion położony pięknie, w pięknym miejscu. No i dla nas szczęśliwy dzisiaj, bo myślę, że wygraliśmy spotkanie z Gryfem dzisiaj. Na gorąco wydaje mi się, że byliśmy stroną przeważającą, stworzyliśmy więcej sytuacji karownych i że to nasze zwycięstwo jest zasłużone. Bardzo się cieszymy, mamy 6 punktów jako Beniaminek w dwóch pierwszych meczach. Z wiarą patrzymy to, co przed nami i będziemy walczyć dalej. Dziękuję. Również teraz proszę o zabranie głosu pana Piotra Rzepkę, trenera Gryfa. Gratuluję Jastrzębiu zwycięstwa, tak jak Jarek powiedział, zasłużone zwycięstwo, przede wszystkim po pierwszej połówce, bo tak byliśmy usztywnieni, tak bardzo chcieliśmy pokazać się naszej publiczności z jak najlepszej strony, że to się trochę odwróciło przeciwko nam i to Jastrzębie miało przewagę i w oporwaniu piłką, i w sytuacjach. W drugiej połówce zaczęliśmy grać na 3 obrońców, wiadomo było, że to będzie stwarzać sytuację Jastrzębiu. Ale no, jak już nie strzelili tej jednej czy dwóch takich klarownych, to jak to przysłowie piłkarskie mówi, że te niestrzelone bramki się mszczą, to taka doszła wiara do nas jeszcze większa, że jednak damy radę przynajmniej zremisować ten mecz, ale no, niestety zabrakło tego spokoju pod bramką przeciwnika, bo dochodziliśmy jeszcze do 20 metra ze swoimi akcjami i później wtedy, kiedy trzeba było złapać już ten luz, spokój, żeby wykończyć akcję, bo jednak ta bramka jest duża, ona ma ponad 7 metrów, a zawodnicy tam jakoś za bardzo byli spięci, no pokazał zawodnik Jastrzębia, jak to się robi, na dużym spokoju strzelił na 2-0 i praktycznie przesądził o losach meczu. No my będziemy pracować dalej, wiedzieliśmy, że będzie ciężko, jednak w lato więcej było osłabień niż wzmocnień, ale to nie znaczy, że ta nasza młodzież się nie rozwinie i ci podstawowi, kluczowi zawodnicy, którzy mają do odegrania właśnie taką rolę, żeby wprowadzić tę młodzież na te drugoligowe boiska, bo to są bardzo trudne boiska, to ten czas będzie pracował na naszą korzyść. Teraz jak najszybciej przeanalizować trzeba to, ochłonąć. W żadnym wypadku się nie załamywać, bo to jest tylko piłka i aż piłka. No i następny mecz z Niczym ma pokazać, że mamy predyspozycje psychologiczne do funkcjonowania w piłce nożnej. No i nad tym będziemy przede wszystkim pracować, bo w tygodniu widać, że gdzieś robimy jakieś postępy, że wiemy, o co chodzi, no ale przy takim usztywnieniu to my jednak powinniśmy znać lepiej realia drugiej ligi dzisiaj niż Beniaminek. A momentami się wydawało, że bardziej doświadczoną drużyną jest drużyna z Jastrzębia i to trochę dziwiło, ale wszyscy zawodnicy zrobili co w ich mocy. Nie mam pretensji, żeby ktoś tam nie chciał czy kalkulował, no ale zabrakło. No i mamy już te ścieżki, na których musimy pracować, nad którymi musimy pracować. Dzisiaj to zilustrował ten mecz. No i po analizie dokładniejszej jeszcze tego meczu okaże się, że jeszcze coś trzeba pracować, ale na pewno będziemy pracować coraz ciężej w odpowiednim kierunku. I myślę, że tak jak mecz Stalowej Woli pokazała pierwsza połówka, że to my tam byliśmy bardziej doświadczeni od Stalowej Woli, tak dzisiaj w tej pierwszej połówce byłem trochę zdziwiony, że Jastrzębie było bardziej doświadczone, ale to jest piłka, sezon jest długi, musimy punktować, musimy, ta młodzież musi zdobywać to doświadczenie i musi być dużo radości w tym, co robimy, bo dzisiaj trochę na pewno miny kwaśne, ale piłka jest grą radosną i my musimy też radośnie do tego podchodzić. Dziękuję. Dobrze, czy jakieś pytania Państwo mają do trenerów? Ja mam, jeśli można. Aleksander Wójcik, Sportowa Silesia. Ja po jednym pytaniu do każdego trenera, może zacznę od trenera gości Jarosława Skorbacza. Panie Jakubu, pierwsza połowa rzeczywiście ze wskazaniem na Jastrzębie ta przewaga była uwidoczniona. W drugiej połowie ten mecz się bardziej wyrównał, ale chyba trochę siwych włosów Panu przybyło, bo pomijając to uderzenie Alego i fantastyczną interwencję doświadczonego Ferry, to w pozostałych sytuacjach taka trochę indolencja strzelecka i gdyby nie indywidualne umiejętności i kurz Jadacha, który w 85 minucie na 2-0 podwyższył, no to się różnie mogło skończyć według przysłowia, że nie wykorzystano okazji się zemszczą. No tak, tych siły włosów przybywa, myślę, że nie dnia, tylko dzisiaj niestety. 50 na karku, także niestety. No tutaj ja myślę, że Piotrek powiedział bardzo dużo. No my do przerwy graliśmy swoje, graliśmy to, co chcieliśmy grać, ale ja myślę, że to
przede wszystkim postawę drużyny. W drugiej połowie no, trzeba wytłumaczyć tym, że determinował to wynik. No, Gryf musiał postawić wszystko na jedną kartę, musieli zaryzykować. Nie jest to tajemnicą, że mają zespół dużo roślejszy od nas, że tak powiem, tak? Średnia wzrosła na pewno dużo wyższa, więc bardzo logicznym było to, że jeśli nie da się gdzieś tam po ziemi rozegrać, będą próbować tych długich piłek. Tam, jeśli się udało im zebrać, no, czy rzut wolny, czy rzut rożny, no, na pewno były to jakieś tam groźne sytuacje, a ja mogę mieć tylko pretensje właśnie do Bartka Semeniuka, do Krzyśka Gęstaczyka, do Marcina Rudy, bo to były sytuacje z gatunku takich 100%, szczególnie ta od Krzyśka Gęstaczyka, zresztą i Marcin Ruda też, więc powinniśmy szybciej sobie strzelić na 2-0 i myślę, że wtedy albo Gryf miałby więcej czasu jeszcze, żeby się rzucić i ewentualnie skorygować ten wynik, albo my strzelilibyśmy kolejną bramkę, tak? Bo to mogło być następnym elementem tego. I jeszcze do trenera gospodarzy Piotra Rzewki. Z Jastrzębiem te przyjemniejsze strony kariery trenerskiej się trenera wiążą, ale po raz drugi Jastrzębie trochę nadepnęło i nie udało się zrewanżować, bo już jako trener odrył pole. Wtedy Jastrzębie wygrało 1-0 w Opolu. No i tym razem też Beniaminek lepszy. A moje pytanie jest takie, czemu tylko 4 zawodników z pola rezerwowych i w sumie taki bardzo młodzieżowy skład, bo to są zawodnicy 99-2000, tak? To wynikało z tych osłabień przedsezonowych, że 7, w tym większość doświadczonych zawodników odeszło? No doszło do tego jeszcze zawieszenie Kamińskiego, który na czerwoną. Chirek Pietrzewski doszedł do nas i też w tygodniu łydka zabolała, że nie mógł wystąpić, bo tu jeszcze kadra nie jest skompletowana. My jeszcze się ciągle oglądamy ze zawodnikami do końca tego okienka. A no, to akurat to nieszczęście piłkarskie, trzeba brać to pod uwagę, ale no, dzisiaj jeszcze była niespodzianka jedna, że Wiesiufera też szedł z treningu piątkowego i do rana nie wiedzieliśmy, czy on w ogóle wystąpi, ale pokazał ten kaszubski charakter i wyszedł zaciśnięte zęby. No i jego interwencja przy tym wolnym pokazała, że ile można zrobić charakterem, ale my pracujemy, no ta młodzież musi się rozwijać. Wiadomo, że płaci się frycowe, że dzisiaj Koszałka Maciek wszedł, jeszcze niedawno nie wiedział w ogóle, że ma jakiekolwiek szanse, a dzisiaj już zagrywał i w pucharze i w lidze. Dzisiaj może popełnił jakieś błędy, zwłaszcza przy tej drugiej bramce, gdzieś tam że się ustawiał, ale to on pracuje na swoją przyszłość i na przyszłość Gryfa, bo to jest wychowanek i takie ruchy będą robione. No, są one trochę ryzykowne, ale no, my jesteśmy w takiej sytuacji, że będziemy musieli nieraz ryzykować. Czyli do 3 razy sztuka, za trzecim razem się uda jeszcze mi ograć. No, tak jak powiedziałeś, że tyle przez te 2 lata przeżyłem w Jastrzębiu, że nawet dzisiaj ten mecz dla mnie był taki z rzędu tych sentymentalnych. Tam parę razy ciarki też się pokazały gdzieś tam na rękach. No, no, trzeba funkcjonować z zimną głową, bo tutaj jest bardzo dużo twardej walki na boisku i często też na tych ławkach trenerskich. Czy jeszcze jakieś pytania od Państwa? Czy są jakieś konkretne pozycje, które najbardziej potrzebują wzmocnienia obecnie? Czy rozglądacie się po prostu za zawodnikami, którzy będą jakoś mogli Was wzmocnić? No, takich konkretnych pozycji nie, no bo to my nie mamy listy zrobionej w klubie, że na prawie pomocy mamy 5 kandydatów, 1, 2, 3, 4, 5 i bierzemy tego, na którego nas stać, tylko że gdzieś tam jesteśmy w trakcie rozmów nawet z klubami ekstraklasy i tam są zawodnicy, którzy jeszcze walczą o to, żeby grać w ekstraklasie. A może się okazać, że kadry są niektóre tak liczne, że przyjdą do nas zawodnicy, którzy będą chcieli wykorzystać Gryf, a Gryf będzie chciał wykorzystać ich dobrą grę. Bo w drugiej lidze naprawdę to jest kapitalny poligon dla młodzieży piłkarskiej, bo tutaj nie ma czasu na nic, tu jest tak mało przestrzeni. Nawet jeżeli gdzieś te walory czysto piłkarskie dziś nieraz są na niższym poziomie niż byśmy chcieli, ale zaangażowanie i serce jest i dlatego można robić takie postępy, takie pół roku grania w drugiej lidze dla zawodników, którzy kończą wiek juniora, czy gdzieś tam grali w niższych ligach. Jeżeli oni dają radę, to znaczy, że już i w pierwszej lidze też dadzą radę. Czyli nie ma konkretów, ale jest dużo chęci. To może ja jeszcze jedno do trenera Skrobacza. Panie trenerze, bo w autokarze nad morze w ogóle nie znalazł się Wojtek Cani, bo on król strzelców trzeciej ligi. To jakieś sprawy związane z kontuzją, czy taktyka nie, i ostatni trening? Nie, zmieścił się w 18 po prostu. To świadczy o sile jeszcze. No myślę, że trzeba się tylko cieszyć, jeśli któryś z Czesów nie łapie się do 18, no więc nie, no Wojtek jest dobry, dyspozycja ma dylemat ogromny, jest właśnie, myślę, że nawet
większy z powołaniem 18 meczowej niż ze wyjściowym składem. Bo naprawdę ci chłopcy, którzy zostają, którzy nie jadą, jest jeszcze Gaszka, jeszcze Zanczkowski, także naprawdę są w bardzo dobrej dyspozycji. Bardzo ubolewam, że tylko tego możemy zabrać. Czy jeszcze jakieś pytania? Nie ma więcej pytań. Wobec tego dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Dziękuję.